No i zbliża się 8 rano, 28 wrzesień, sobota. I tu wczorajsza robota jakiegoś grzybiarza. Chyba robaczywy cały był, ale trzon był bardzo duży. No idziemy dalej. No i nieopodal, w tym samym miejscu, bym je rozdeptał. Dwie sztuki. O, właśnie takie. Takie są najfajniejsze. Tu jest jeden i tu jest drugi. Okej, mamy pierwsze dwie sztuki. Dwie minuty w lesie. Tutaj mamy te dwa, które schowałem. I za gałązką kolejny piękny prawdziwek. O, syn woła, że jest kolejny. O, i tutaj mamy czwarta sztuka i tu jest piąta przy wiaderku. Dobra. No zaczęło się bardzo fajnie. Szukamy dalej. No i nieopodal. Nieopodal kolejne dwa znalazłem. A może pięć. O, trzeci jeszcze się zaświecił. Tak właśnie jak się człowiek schyli, to od razu widać. Rafał, trzy sztuki mam tu. O, i jeszcze jedna. Czwarta. I tutaj jest piąta. Piąta. Podgrzybek pierwszy. Ten był liczony jeszcze. O, spójrzcie. Jak jest człowiek schylony, to i dostrzega szóstą sztukę. Okej. Okej. 2, 4, 6 prawdziwków, jeden podgrzybek. Dobra, szukamy dalej. I tutaj trzy kolejne. Nieopodal wiaderka. Raz. Dwa. I trzy sztuki. Dobra. Krążymy tu dalej. No i tu koszyk był na pieńku. Prawie bym kolejnego rozdeptał. O. I krążymy dalej. Tyle. 10 minut po wejściu do lasu. Ale miejscówka. Ale miejscówka. Tu jest jeden. Tu jest kolejny. Ten drugi ładniejszy. I tu mi się zaświecił trzeci. O! Trzy sztuki znowu w jednym miejscu. Aż na pajęczynę się nadziałem. Dobra, zaglądamy dalej. O! I mamy kolejny. Krążymy cały czas w obrębie 20 metrów. O, prześliczny. No, idziemy dalej. O, pojawiają się dwa aż. Pojawiają się jakby znikąd. Jak w pieczarkarni. Trzeba uważać, żeby tych małych nie rozdeptywać. Także, o, i kolejny, czyli cztery w jednym miejscu. Dobra. No w sumie to chyba 7 sztuk. Znowu jakby w kupeczce. Ale jesteśmy
5 minut drogi od samochodu. 2, 4, 6 i tu jeszcze gdzieś widziałem kolejny, gdzie przed chwilą właśnie byłem. Jest i 7. Dobra, rozglądamy się dalej. Patrzcie, tutaj urobek. Tu położyłem koszyk i rozglądam się. Od koszyka tutaj, w lewo, 1 metr. Kolejny. Tutaj. Kolejny. I tutaj. Kolejny. I tutaj jeszcze zauważyłem. Kolejny. I tu jeszcze malutki. O! Dobrze, że wzięliśmy więcej koszy. Jeszcze tutaj będę kręcił. Ja przestałem kręcić, ale jeszcze jeden się tutaj znalazł. Normalnie przepiękne. Przepiękne. Takie grzybobranie to ja lubię. I szukamy. Szukamy dalej. 10 minut. Praktycznie w jednym miejscu. 5 minut od samochodu. Wszystko dookoła tutaj. O tak. Normalnie tu było to miejsce, gdzie nazbierałem prawie pół kosza. Przesunąłem się troszeczkę i spójrzcie, będzie trzeba podmienić koszyki. Tu jest jeden i tu są dwa. O, mamy kolejne. I zaglądamy dalej. No i już miałem odchodzić. Pooczyszczałem grzybki. Pół kosza już mamy. I jeszcze przy koszu obróciłem głowę. I kolejny prawdziwek. Cały czas to jest jedno i to samo miejsce. Zmieniłem miejscówkę. Z 15 minut szedłem i spójrzcie, tutaj mam jeden, tutaj drugi. Ja chyba nadepnąłem na jednego po drodze. Zobaczę, czy coś z niego zostało. Nie wiem, to chyba wcześniej było, ale tu jest obok. Obok tutaj jest ładny. Trzeci. Na czas tutaj chyba zostać chwilę. Będziemy zaglądać. O! To taki z poprzedniego dnia. Ktoś tutaj był. Szukamy dalej. No i ktoś tutaj był. Nie wiem, czy dzisiaj, czy wczoraj. Tutaj takie pobojowiska zawsze są zostawione. No i tutaj. O! Tu był jakiś gigant. Ale nawet nie był robaczywy za bardzo. Ale ktoś go zostawił, pociętego. Ja tak nie robię, po prostu zostawiam. Niech sobie rośnie grzyb. No nie jest robaczywy w ogóle, jest zdrowiutki. Ale za duży, bo zapewne w skupie po 3 złote. Dobra, szukamy dalej. Wróciłem do tego pierwotnego lasu, bo tam trochę pochodziłem i nic nie ma. A on jest, tak widzę, omijany i może dlatego jest więcej tych grzybków. I od razu mi się napatoczył prześliczny prawdziwek i jego braciszek młodszy. O, jeden. I drugi. No i szukamy dalej. No i z drugiej strony drzewka podszedłem i mamy kolejnego prawdziweczka. Dobra.
Dobra, szukamy dalej. No już w koszu dużo. Spotkałem parę grupek ludzi i naprawdę wszyscy mieli pełne kosze. No i teraz dzięki temu, że się zatrzymałem, dostrzegłem tutaj dwa małe. O, i tam skierowałem kamerę i zobaczyłem ładniejszego. Dobra, obkrążę to dookoła. Tu są dwa. I patrzcie, o, tak jakoś w lewo dałem głowę. O, i tutaj takiego grubaska wyhaczyłem, pękniętego. O, i kolejny jest. O, jeszcze jeden. Dlatego trzeba się rozglądać. Zaczynają w tym bardziej suchym podłożu się pokazywać, właśnie pod sosnami. No i będę tutaj jeszcze chwilę krążył. Nazbierałem parę takich bąbelków i no zacząłem zaglądać na takie suche igliwie i tu rosną takie przepiękne. Może niedużo ich jest, ale się trafiają. Tak, czego już wyłuskuję. O, taki piękny. Trochę właśnie zmiana strategii. Zacząłem pod te iglaki zaglądać, jak już wcześniej mówiłem. I kolejny prawdziweczek w takim suchym. O, już go wyrywamy. Chciałem moje filmy dedykować ludziom nie w pełni sprawnym, bo mam moją ciocię, która jest po amputacji kończyny i te grzyby właśnie do niej trafiają. Dlatego cieszę się, że subskrybujecie, że lajkujecie, bo coś tam z tego kapnie do mnie, a grzybki trafiają właśnie do mojej cioci, która wczoraj powiedziała, jak ja wam zazdroszczę, bo ona była, jak to mówią, zagrzybiona pozytywnie. Stara grzybiara, tak o sobie mówi moja ciocia. No ale teraz nie za bardzo bez tej nogi jest w stanie się udać do lasu, więc przynajmniej jej przywożę i cieszy się z tego, co ode mnie dostaje. Także wszystkim innym ludziom, którzy nie mogą pójść do lasu, dedykuję moje filmy. Oglądajcie, patrzcie, jak się zbiera te grzybki, jaka to radocha jest. Także na razie, kręcimy dalej. No już na powrocie, bo chcemy jeszcze z synem jechać w inne miejsce. Moja taktyka zaglądania pod suche drzewa, pod taką ściółkę, się sprawdziła. Spójrzcie, jakiego pięknego tutaj wyhaczyłem. O. Także nawet w takim igliwiu suchym też się pokazują piękne prawdziwki dorodne. No jeszcze tutaj zajrzę z drugiej strony, a później będziemy go oprawiać. No już prawie pełny kosz. Witam ponownie. Zmieniliśmy miejsce. Pojechaliśmy za Kliczków w kierunku Parowej. Wszędzie po drodze dziesiątki aut na wszystkich miejscach, gdzie można auta zostawić. I po 10 rano ludzie wychodzą z pełnymi koszami, więc las obdarował obficie. A my tutaj pierwszy raz w tym miejscu szukamy, może jeszcze coś dla nas zostawili. I tu jako ciekawostkę, tak wygląda opieńka w pełni jadalny grzyb, ale nie zbieram, bo są prawdziwki, więc szukamy czegoś lepszego. No, na nowej miejscówce po 10 minutach, mokro strasznie, bo pokropiło,
jest pierwszy prawdziwek przy drzewku, ale śliczny. Dobra, kołujemy. No i trafiłem takie stadko brązowych maślaków. Ciocia mówiła, że lubi do słoiczka, więc je zbieramy. No i ogólnie bardzo mokro, ściółka bardzo piękna, mnóstwo wyciętych korzeni, więc trafiliśmy na miejscówkę, gdzie już ta cała kawalkada ludzi przeszła. No ale nic, może wejdziemy tam, gdzie ktoś nie był. Szukam. Trochę pomarudziłem i przed samymi oczami mi urósł jeden prawdziwek. I tutaj jest kolejny. O, myślę, że się coś zaczęło dziać. Dobra, pokołujemy, zobaczymy, czy coś jeszcze jest. No i w tym samym miejscu mamy kolejnego, więc doszliśmy chyba do miejsca, do którego ludzie nie za bardzo już chyba szli. Bardziej przy drodze zbierają. No ale widać, coś się zaczyna definitywnie dziać. No i znalazłem takiego gigantycznego prawdziwka. O, zobaczymy. O, się ładnie wyłamał. No, tylko do suszenia się nadaje. I zdrowy jest. Ale go zabieram, bo to nowe miejsce, nie wiemy, co tu w ogóle będzie. No i tutaj mamy sporo maślaków, trochę się zapełnia kosz. I tutaj kolejne cztery prawdziwki. Jeden. Drugi. Trzeci. I czwarty. No i trzeba będzie jeszcze tutaj zajrzeć. Grzybki dla amatorów. Mocnych wrażeń. Amanita muscaria. I obok były te cztery prawdziwki, więc zawsze jak widzicie muchomora, szukajcie czego innego. Przepiękne. Dobra. No, według mojej oceny zmiana tego miejsca to, jak to powiedzieć, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Wprawdzie coś mamy nazbierane, ale nie jest to za dłużej chodzimy, mniej mamy, nie? O, tak to wygląda. Tu widzę trzy maślaki, zaraz je pozyskam. Dużo maślaków tam mam i kilka kozaków, czyli trochę inne grzyby zbieramy tu w tym lesie. No i tak już wracamy i taki się widok mi ukazał. Już go będę pozyskiwał. Widać, że nóżka zdrowa. I tutaj wokół trzeba będzie pokrążyć, bo w tym lesie jest mniej grzybów, albo grzybiarze już tu przetrzebili wszystko. O dziwo, ten wielki, cały, zdrowy, a obok 5 metrów dalej takie, które wolę, bardziej pożądane. To jest taki wzorcowy borowik, no przecudowny. No i znalazłem takie, normalnie szok, że to w ogóle ostało się, bo ludzi widzę w różnych miejscach. Tutaj mamy jednego. Oj, to bym rozdeptał. Jednego przed chwilą rozdeptałem, to znaczy urwałem mu łepek. Nie pokazywałem tego, aż wstyd.
O, tutaj są dwa. Te cztery dałem na short film. O, jest kolejny. Tu. Tu. I tu. Ale piękne. Jeszcze z drugiej strony pokażę. No cudowne. Dziureczkę zakopujemy. I obejdę dookoła jeszcze. Tutaj od tego miejsca, gdzie tamte, jeszcze się znalazł jeden. O. A co nie oznacza, że nie może być ich więcej. No przepiękny. Dajemy do kolekcji tu. I szukamy dalej. Tam koszyczek, szukając prawdziwków, natknąłem się na rodzynka. O, mamy czerwony kozak. Przecudowny. Lecimy dalej. Wracałem do kosza od drogi, o tu kosz. I na wprost kolejny. Kolejny prawdziwek na długiej nóżce. O, tu przy koszu była jeszcze taka drobnica, ale jej nie pokazywałem. Tak to wygląda. Prawie pełno. I kolejny już w drodze z koszem. Także o, z młodszym tutaj swoim braciszkiem, jak to mówią. Będzie film bardzo długi. Ale to najlepsze grzybobranie w tym roku, więc wybaczcie, że trochę się przeciągnie, ale opłaca się go obejrzeć całego. No, napotkałem po drodze tam jednego mniejszego borowika, ale tutaj taki gigant, naprawdę taki duży, ale robaczywy, widać, że już go ktoś tutaj lekko sprawdzał. Ale to tak mówię, robiłem takie kółko, żeby znaleźć coś jeszcze oprócz tego jednego. Ale pokażę wam gdzieś tutaj, o właśnie tutaj takiego mniejszego znalazłem. O, ten zdrowiutki. No ten las na powrót nie chce mnie wypuścić. Jak nie mam, tu już wszyscy chodzili, ale żeby zostawić dwa takie piękne prawdziweczki. O, mamy. Ale zdrowiutkie, trzeciego widzę na horyzoncie. Tu jest koszyk. A tutaj kolejny. O, mamy trzy. I rozglądamy się dalej dookoła. Tam koszyczek. Troszkę zacząłem krążyć. Nie wiem, co to jest. Kozak chyba. Tak, ale niepotrzebnie go brałem, bo strasznie przewilgocony. Więc tutaj sobie dalej zostanie. Kołujemy wokół koszyczka. Oczywiście nie mogło się obyć, żeby coś jeszcze tutaj nie było. Tu jest kolejny. I tu mamy kolejnego. No i zaraz będzie pełne, zatoczone koło. Cały czas droga już do samochodu. Tam zobaczyłem trzy prawdziwki, ale się troszkę cofnąłem. I mamy tutaj trzy kozaczki. O. Tu chyba dwa prawdziwki, trzy jednak. Tak, tak, dobrze widziałem. Zaraz to będziemy obrabiać. I tu jest kolejny. No to taka kolejna po pojeździe. I tu jest kolejny. O.
Jeszcze tu pokołuję. Mamy godzinę 12:02. Las żegna. Tyle żeśmy nazbierali. Więc do zobaczenia, miłego oglądania i życzę wszystkim zdrówka i fajnych wypadów do lasu. To na razie.